Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. System powiadamiania ratunkowego nie funkcjonuje w pełnym zakresie. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli komendant główny Państwowej Straży Pożarnej w roku 2009 zaprzestał realizacji zadań w zakresie koordynacji i kontroli funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, obowiązku wynikającego z artykułu 14a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Pytam Pana, Panie Ministrze, kto od tego czasu do przejęcia tej roli przez ministra administracji i cyfryzacji nadzoruje system powiadamiania ratunkowego i na jakim etapie organizacyjnym tego systemu minister przejął zadania i przeszły one do resortu administracji i cyfryzacji i jakie są podjęte działania, żeby ten problem ostatecznie uregulować i rozstrzygnąć? To pierwsze pytanie. I drugie pytanie, ponieważ jest wiele zapóźnień, które dotyczą, tak jak mówiliśmy już, i Poczty Polskiej, wdrożenia systemów podatkowych i zdrowotnych. Powinny być także rozliczenia podatkowe, cła, opłaty administracyjne i inne w systemie wprowadzone. Polska zgodnie z ustaleniami miała zapewnienie otrzymania środków na, po pierwsze, na e-administrację w kwocie 788 milionów euro i 650 milionów złotych na informatyzację służby zdrowia. Czy zasadne są moje obawy, że Unia Europejska może odebrać nam środki, te, o których mówiłam, zwłaszcza, że dzisiaj pan minister Dmowski przy poprzednim punkcie procedowanym tutaj w Wysokiej Izbie zapowiedział, że są zaplanowane kolejne zmiany projektów informatycznych. Czy te opóźnienia dotychczasowe plus te zmiany, o których zasygnalizował, nie mówiąc jakie to są zmiany, czy to wszystko razem nie spowoduje sytuacji, że Unia Europejska, bo już nam groziła odebraniem tych środków, że odbierze nam skutecznie środki skierowane na administrację i na jej usprawnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł.